welcome to. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around and then I remember. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Ten tydzień oraz ten poniedziałek zaczął się dla mnie bardzo wcześnie, ponieważ wstałam o godzinie 6. I choć normalnie wstaję między godziną 7 a godziną 8, to powiem Wam, że miałam tak dziwną noc, a do tego ta godzina szybciej sprawiła, że jestem niewyspana, bo jeżeli chodzi o catering, który zamawiamy, to słuchajcie, minuta 8 dostarcza posiłki właśnie w niedzielę i we wtorki i przedział czasowy jest między godziną 16 a godziną 7 rano. I jak do tej pory wszystkie posiłki były dostarczane, wiecie tak, do godziny 22, nie było z tym problemu. Tak tej nocy pan kurier przyjechał o północy i to co było najgorsze, miał jakiś problem z kodem na klatkę i nie mógł wejść, więc obudził nas domofonem o pół nocy, więc wiecie, taka wyrwana ze snu, też miałam później problem, żeby zasnąć. Ale najważniejsze, że jedzonko przyjechało. Oczywiście pokażę Wam, co dzisiaj będę miała na obiad. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego też tak szybko wstałam. A to dlatego, że jest teraz godzina 8:30, a ja za 10 minut wychodzę, ponieważ jadę z moją babcią na zakupy. I tak, właśnie dlatego musiałam wstać o godzinie 6, żeby się wykąpać, wiecie, umyć włosy, ułożyć i też zacząć z tego vloga, bo moja babcia ma pewną misję w sklepach i na początku zadzwoniła do mnie z prośbą, czy mogę coś zamówić przez internet, a ja powiedziałam, że pewnie, ale wiecie co, może pojedziemy najpierw do sklepu i zobaczymy, czy po prostu tego nie dostaniemy stacjonarnie. A chodzi tutaj o ubrania do ćwiczeń, ponieważ mój dziadek zaczął rehabilitację. Jako osoba starsza ma też oczywiście stopień niepełnosprawności i wreszcie udało nam się namówić dziadka do rozpoczęcia ćwiczeń. I wiecie, po kilku w sesjach okazało się, że dziadek nie za bardzo ma ubranie do ćwiczeń, bo zazwyczaj nie nosił żadnych dresów ani nic takiego, a jak już to ma takie dresy, wiecie, grube na zimę, więc za bardzo nie ma w czym ćwiczyć. Dlatego właśnie babcia stwierdziła, że trzeba dziadkowi kupić po prostu ubranie do ćwiczeń. I właśnie dlatego zabieram moją babcię do Decathlonu. Decathlon jest u nas koło centrum właśnie Portu Rumia, czyli koło Auchan. A też wczoraj niestety była tak po prostu potwornie gorąco. Słuchajcie, wczoraj był jedyny dzień, kiedy ja nie dawałam rady, ponieważ wyszłam około godziny 3 z domu, bo szliśmy z siostrą i narzeczonym na obiad i powiem Wam, że naprawdę wczoraj był taki dzień, że nie dało się wytrzymać. Bo jak zawsze Wam mówię, że jestem odporna na ciepło, bo jestem, nie mam z tym większego problemu, ale wczoraj u nas nawet listek się nie poruszył i było takie bardzo duszne, wiecie, bardzo ciężkie i nieprzyjemnie pachnące powietrze, a do tego jeszcze właśnie przez to gorąco zaczęły mi puchnąć stopy, a do tego i puchnąć dłonie, więc miałam nawet problem, żeby, słuchajcie, obsługiwać wózek. To było tragiczne, dlatego też moja babcia się przestraszyła, że dzisiaj będzie tak ciepło i wymyśliła jazdę do Auchan o godzinie 9 rano. Mimo wszystko chyba z tego co widzę, to jednak była dobra decyzja, bo słuchajcie, jest 8:20, a widzę pełne słońce i trochę mi tutaj grzeje przez właśnie odsłonięte rolety. Za chwilkę chyba poproszę mamę, żeby zasłoniła z powrotem rolety i żeby po prostu mieszkanie się nie nagrzewało, tylko odsłoniłam do nagrywania. Ale pamiętajcie, że zawsze właśnie lepiej sobie zrobić półcień, bo jest w mieszkaniu dużo chłodniej. Jestem ciekawa, czy uda nam się dzisiaj zrobić te zakupy. Dzisiaj mam też bardzo dużo pracy i też będzie to taka praca trochę w dziwnych godzinach i przerywana, ale wszystko oczywiście będę Wam pokazywać na vlogu, więc mam nadzieję, że te zakupy z babcią nie zajmą mi jakoś bardzo dużo czasu i że około godziny 10, nie, no, myślę, że o 11 siądę do pracy, bo chciałabym też dzisiaj pójść na spacer, o ile nie będzie zbyt gorąco. The dam is breaking in. It was bound to happen, 'cause your heart is caving in.
10:30 i jesteśmy już z babcią po zakupach. Ja dzisiaj nie kupiłam zupełnie nic. Byłyśmy najpierw w Decathlonie, dziadkowi pożyczy do ćwiczeń. Udało się dostać takie fajne, wiecie co, cienkie spodnie właśnie do fitnessu oraz fajną taką bluzkę z długim rękawem, bo ja wiem, że jest sierpień, jest gorąco, ale dziadkowi jest wiecznie zimno. Wiecie, taką oddychającą właśnie do biegania. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Dodatkowo też byłyśmy, jak widzieliście, uciekła mi nazwa. Lillerlain, nigdy nie umiem tego wymówić, wybaczcie. A na koniec wyszliśmy do Auchan, bo babcia miała zakupy spożywcze do zrobienia. Ja co prawda myślałam, że kupię coś do testu właśnie na dziele słodyczy albo jakiś przekąsek, ale słuchajcie, nic konkretnego, nic ciekawego nie było, więc trochę się rozczarowałam, no ale cóż, no co mam powiedzieć, nie było to nie było. Przecież nie będę kupować czegoś na siłę, bo też staram się, żeby to było w miarę zdrowe rzeczy i żeby też nie kosztowały, wiecie, 20 zł, bo nie będę komuś polecać słodyczy, które są drogie, ani też inwestować, wiecie, do jednego TikToka w słodycz, która kosztuje 20-30 zł. No chyba, że byłoby to coś takiego naprawdę wow, co chciałabym spróbować, no to jest zupełnie inna kwestia. Ale jeżeli chodzi właśnie o dzisiejsze zakupy, to naprawdę są udane, bo jak widzicie, w półtorej godziny, tak naprawdę w godzinę zrobiliśmy zakupy. Teraz wypiłyśmy z babcią kawę, ja herbatę i wzięłyśmy sobie po croissancie, więc była fajna przekąska do kawy. I teraz babcia kończy kawę, za chwilę mamy autobus, a ja przyszłam się do was odezwać. Właśnie 10 to jest godzina, kiedy moi dziadkowie piją kawę i mojej babci już tak się chciało, słuchajcie, kawy, że jak dostała właśnie kawę białą z mlekiem bez laktozy, to mówi, że tak jej smakowało, bo tak już się kawy chciało. Ale cieszę się, że właśnie trochę usiadłyśmy, odpoczęłyśmy, bo wiecie, niby zakupy spożywcze, ale babcia się zmęczyła, więc warto sobie zrobić odpoczynek. Teraz odprowadzę babcię do domu. Myślę, że zajdę tylko do Dinsa po jedną rzecz i wracam montować, bo muszę zmontować vloga i muszę zmontować podcast, ale o tym to może wam powiem później, ale jestem naprawdę zadowolona i wiecie, z jednej strony polany wstawa nie ma swoje plusy, bo zobaczcie, jest 10, a ogarnęłam pomoc babci. No dobra, o 11 będę już po zamkniętym, wiecie, zamkniętym rozdziale z pomocą w zakupach. Mimo wszystko nie lubię tak rano wstawać i cieszę się, że nie muszę, ale jak trzeba, to widzicie, ja nawet jak trzeba, to i o 3 wstanę. Nie jest to dla mnie jakiś większy problem. I muszę przyznać, że rano w centrum handlowym to jest ogromny plus, jest bardzo mało ludzi. Zarówno w Decathlonie, czy na hali w Auchan, było naprawdę mało osób, bardzo chętne były panie sprzedawczynie do pomocy, bo też moja babcia, wiecie, szukała konkretnych spodni w konkretnym rozmiarze, sprawdzaliśmy, wiecie, tutaj szerokość w pasie i tak dalej, więc na szczęście panie były wolne, bo nie było ludzi, więc mogły poświęcić mojej babci trochę uwagi. I pewnie zdziwicie się, po co jeżdżę z babcią, ponieważ już w tym wieku i też po pewnych chorobach, które moja babcia przeszła, czasami ma problemy w orientacji w terenie i wiecie, wyjdzie na róg i czasami nie wie, w którą stronę wyjść. Na przykład jak jest Auchan czy centrum handlowe, takie wiecie, większe przestrzenie, to też babcia nie czuje się komfortowo, gubi się. Dlatego zawsze ja się śmieję, że jadę jako przewodnik i po prostu towarzysz wycieczki. Jest teraz około godziny 13:30. Ja właśnie zmontowałam nowego vloga, który się pojawi jeszcze dziś i zaczęłam go przesyłać. Mam nawet zrobioną miniaturkę, teraz tylko muszę go opisać, ale pomyślałam, że się do was odezwę, bo chciałam dzisiaj iść na spacer, ale powiem wam, że tak bardzo utknęłam w pracy, że za chwilkę będę chyba pracować na dwa komputery, bo w momencie, kiedy będzie się wysyłać film na serwer, ja będę pracować nad podcastem, bo mamy już z Martyną nagrane 2 odcinki na zapas, wiecie, 2 pierwsze odcinki na początek września i dzisiaj chcemy nagrywać kolejne. Zależy nam na tym, żeby po prostu mieć zawsze odcinki do przodu nagrane, żeby mieć to bezpieczeństwo, jakby nie daj Boże, któraś z nas się rozchorowała, Martyna jeszcze wyjeżdża na urlop, więc wiecie, trzeba to po prostu wszystko pogodzić i też zaplanować. I właśnie dotarło do mnie, że nie wiem, czy się wyrobię ze spacerem. Co prawda mam jeszcze sporo czasu, ale dzisiaj jesteśmy wieczorem właśnie umówione na nagrywanie podcastu i zupełnie szczerze mam tyle roboty związanej z kontentem, że nie wiem, czy mi przypadkiem nie zbraknie wolnych minut, żeby się przespacerować. Jeżeli się nie uda, to też się nic nie stanie, po prostu jutro mam troszkę mniej pracy, jutro pójdę sobie na spacer, mogę sobie nawet pójść po rehabilitacji i nie jest to jakiś dla mnie większy problem, ale
poniedziałki często bywają ciężkie, ale powiem wam, że dawno nie miałam takiego poniedziałku, w którym miała aż tyle pracy właśnie nad filmami, nad podcastami oraz nad innymi formami. I wiecie, praca w social mediach to nie jest ciężka praca, tak? To nie jest praca górnika w kopalni chociażby, ale to zajmuje sporo czasu, bo zobaczcie, wstałam rano, nagrywam od rana vloga, jak byłam z babcią w centrum handlowym, to nagrałam i zmontowałam TikToka przy właśnie kawie, więc już krótką formę na dzisiaj mam nagraną. Wróciłam do domu, od razu siadłam do montowania vloga, teraz zrobiłam sobie 5 minut przerwy na dobrą herbatkę i odezwanie się do was. Za chwilkę siadam do montażu podcastu, jak zmontuję podcast, to prawdopodobnie zjem sobie obiad, potem będę nagrywać zapasowego shortsa i szykować się do nagrania kolejnego właśnie podcastu, bo też muszę podłączyć mikrofon, wiecie, sprawdzić poziomy, bo też nagrywam zazwyczaj raz w tygodniu, więc ja nagrywam i montuję podcasty na starym laptopie Lenovo i on po prostu jest włączony ten 1/2 dni w tygodniu, a tak poza tym on jest zgaszony, więc muszę też wszystko sobie poustawiać, powyciągać, bo nie opłacałoby mi się mieć zawalonego biurka. Laptop co prawda leży cały czas na biurku, ale na przykład mikrofon muszę wyciągnąć, wiecie, podłączyć, ogarnąć i potem może się okazać, że naprawdę zabraknie mi czasu, a jeszcze nawet nie zaplanowałam, słuchajcie, nie usiadłam nad planem kontentu na ten tydzień, a będę miała właśnie intensywną pierwszą część tygodnia, ponieważ chcę jak najwięcej w pracy władować właśnie od poniedziałku do czwartku, ponieważ w piątek, sobotę, niedzielę będę miała bardzo aktywną, wiecie, towarzysko i też nie chciałabym potem czegoś zawalić i teoretycznie mogłam wczoraj montować vloga, ale wiecie co, tak niefajnie się czułam, to był pierwszy ten dzień taki ciepły, który mi się dał mocno wyznaki, że stwierdziłam, że też nie ma co przez siłę działać, wiecie, i skoro film wchodzi dzisiaj po południu, to na spokojnie mogę sobie go zmontować, po prostu po powrocie z zakupów. Co prawda myślałam, że będę troszeczkę szybciej z zakupu, a babcia miała dużo więcej spraw do załatwienia niż mi powiedziała na początku, ale wiecie, ja sobie zawsze i tak tworzę w planie taką rezerwę, żeby po prostu się ze wszystkim wyrobić, ale mimo wszystko, wiecie co, powiem szczerze, że to niby to jest tylko praca, widzicie, nagrywanie, montowanie, planowanie, a tak naprawdę zajmuje cały dzień. I znając życie, to skończę dzisiaj pracę po 20, jak z Martyną nagramy podcast. Nie wiem, czy będziemy nagrywać jeden czy dwa odcinki. Zobaczymy po prostu, jak nam dzisiaj będzie szło flow, bo też, wiecie, nie każdego dnia dobrze idzie nagrywanie. Tak samo jest z vlogami. Jednego dnia nam się gada super, właśnie w zeszłym tygodniu nagrałyśmy te dwa pierwsze odcinki i powiem wam, że mieliśmy takie flow, że aż nam się chciało nagrać więcej, ale stwierdziłyśmy, że nie, też bez przesady, nie można sobie, wiecie, jednego dnia usiąść i nagrać wszystkich odcinków, bo to też będzie bez sensu, bo ten podcast polega na tym, żeby po prostu komentować w miarę na bieżąco wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół nas, ale dlatego też stwierdziłyśmy, że dobra, dwa odcinki wystarczą, ale muszę zmontować ten pierwszy, bo ja zawsze daję szybciej Martynie odcinki do oglądu, potem sobie razem przesłuchujemy, zastanawiamy się, czy coś poprawić, czy nie, więc też chcę się dzisiaj z tym wyrobić. To już oficjalne, niestety nie dam rady wyjść dzisiaj na spacer, bo słuchajcie, jest godzina 16:30, ja za 2 godziny nagrywam podcast z Martyną, a jestem w lesie. Powinnam już dawno zjeść obiad, ale dopiero teraz zrobiłam sobie przerwę, ponieważ utonęłam w montażu podcastu. Co prawda mam już większość zrobione i wiecie, to nie jest to, że myśmy jakoś źle nagrały ten podcast, czy też jest to jakieś kłopotliwe, nie. Po prostu ja przez 2 miesiące nie montowałam podcastu, bo była przerwa i wiecie co? Całkowicie zapomniałam, jak to jest zajmujące czasowo, bo jak na przykład wiem, jak mam vloga, to wiem, ile czasu go montuję. Taki, wiecie, podstawowy vlog z przebitkami to jest tak godzina 15. To jest bez przebitek, a jeżeli mam jakieś przebitki, takie jak dzisiaj, na przykład na początku, to jest godzina 30, godzina 45, do momentu, aż kliknę zapisz. Bo ja oczywiście robię color gradient, poprawiam ostrość, bo uwielbiam moją kamerkę DJI, ale ona ma niestety tak zwane profile płaskie, C-Colors i po prostu muszę ją każdy klip kolorować, wiecie, wyostrzeć, bo to jest tak
takie specjalne narzędzie dla twórców, chociaż nie będę ukrywać, że to dodaje trochę roboty i szczerze mówiąc wolałabym, żeby ta kamera po prostu oddawała realne kolory, ale dzięki temu też mogę wiele przy tych, wiecie, kolorach sobie czasami zdziałać, ale mimo wszystko, wiecie, to mi tak zajmuje, tak jak mówiłam, od godziny do dwóch godzin montaż vloga. Natomiast montaż podcastu, jeżeli nam wyjdzie jeszcze dłuższy, to słuchajcie, chociaż ten pierwszy wstanie jest dłuższy, ale jeszcze nie wyszłyśmy w takie, wiecie, system nagrywania i często sobie przerwałyśmy, więc to też troszeczkę roboty dodało w montażu. To jest tak mniej więcej 3-4 godziny, bo jeszcze trzeba odszumić materiały, trzeba zsynchronizować, więc to troszeczkę trwa i podcast jest jak najbardziej robiony for fun i for hobby, bo na podcastach kompletnie nie zarabiamy, a po prostu mamy z tego dobrą zabawę. I też wiem, że część z Was słucha na Spotify, powiększa nam się grono odbiorców i powiem Wam, że robienie czegoś z pasji też jest super. Wiecie, kiedy nie skupiamy się na liczbach, tylko właśnie na pasji. Ale przyszłam tutaj do kuchni, żeby zjeść obiad i już moja mama miała mi podgrzewać właśnie catering w mikrofalusce, ale pomyślałam, że Wam pokażę, co dzisiaj mam na obiad. To jest ostatni tydzień z naszym cateringiem, minutą 8, ale na bank będziemy przedłużać, bo catering jest przepyszny. Co prawda akurat dzisiaj, kiedy nagrywam vloga, to nie jest do końca mój obiad, słuchajcie, ale już Wam wszystko tłumaczę, ponieważ dzisiaj mam plaster pieczonego kurczaka w sosie własnym, to jest spoko, gotowane młode ziemniaczki z kopertkiem, spoko, bób z masełkiem i gałką pietruszki, a ja nie lubię bobu, po prostu nie lubię niczego, co ma taki mączysty posmak. O, zobaczcie, tak wygląda mój dzisiejszy catering, jest naprawdę zazwyczaj smaczne, więc mam nadzieję, że dzisiaj te ziemniaczki i właśnie plaster kurczaka będą naprawdę super. I wiecie co, ten sos własny, ja się go na początku obawiałam, miałam w zeszłym chyba tygodniu indyka w sosie własnym i naprawdę był fajny, właśnie niby taki sos własny, ale fajnie doprawiony, wiecie, tak zrobiony, że naprawdę mi smakowało. Ziemniaczki są zawsze na propsie, bo ja bardzo lubię ziemniaki, chociaż nie będę ukrywać, że ostatnio mam fazę na pira z ziemniaków, a pira jest rzadko w cateringu. Często są właśnie po prostu ziemniaczki w mundurkach, takie małe właśnie świeże ziemniaczki. Młode ziemniaczki właśnie, tego słowa mi uciekło, ale młode ziemniaczki też są jak najbardziej super. Więc ja mówię, i często też są naprawdę świetne sałatki, tylko teraz akurat musiał zdarzyć się bób. A też właśnie rozmawiałam dzisiaj na ten temat z moją babcią. I moja babcia na przykład z dziadkiem bardzo lubią bób. I babcia mi nawet odradziła jedzenie bobu, bo rzekomo jest podobno bardzo ciężki na wątrobę i żołądek. A wie, jak ja mam zdrowy żołądek, że mi często coś potrafi zaszkodzić. I mówi, że lepiej, żebym bobu nie jadła w mojej sytuacji. Dajcie znać, czy to prawda, że bób jest ciężki. Na pewno jest zdrowy, bo jest zielony, wiecie, i jest strączkowy, ale ja zdecydowanie bardziej wolę zjeść na przykład fasolkę szparogową niż bób. I fasolka szparogowa to jest jedyna rzecz właśnie strączkowa i kukurydza, które mi smakują. Jak to było? Ja chciałam iść na spacer, nie? Słuchajcie, jest 18:15, a ja jestem w gąszczu dalekim i głębokim. Chciałam użyć innego sformułowania, ale nieważne. Na szczęście udało się z Martyną dogadać i Martyna też dzisiaj ma po prostu szaleńczy dzień. I będziemy dzisiaj po prostu sobie rozmawiać, a nagrywać podcast innego dnia, bo ja też wolę dużo bardziej mieć najpierw zmontowane odcinki i już powrzucone na serwery i po prostu nagrywać kolejne, bo potem można się w tych nagraniach bardzo łatwo pogubić. Ale słuchajcie, ja nie wiem, o co chodzi, ale chyba wyszłam z wprawy, jeżeli chodzi o montaż, ale po prostu zajęło mi to bardzo dużo czasu. Mimo wszystko cieszę się, że to dzisiaj zrobiłam, bo jutro chciałabym zmontować ten vlog. Nie, w sumie tego vloga nie muszę jutro montować, bo on wchodzi dopiero w środę, a na środę tak, mam luźne plany, właśnie montażowe, więc myślę, że jutro będę sobie montować drugi podcast i może w środę na przykład uda się z Martyną nagrać, jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie gadałyśmy i nie wiem, jakie ona ma wolne wieczory, bo to wiecie, też trzeba podopasowywać, a ja w tym tygodniu mam większość wieczorów zajęte, więc też Martyna pewnie ma swoje plany, więc wiecie, czasami się trudno zgadać, ale cieszę się, bo powiem Wam, że no,
I byłoby dzisiaj ciężko z tym, bo jest u tej 18.15, a ja jeszcze nawet nie podłączyłam mikrofonu. I cieszę się, że Martyna do mnie napisała, zanim to zrobiłam, bo nie muszę go wyciągać. I też wolę zdecydowanie, wiecie, mieć wolną głowę, a mam wrażenie, że dzisiaj przez to takie ciągłe nagrywanie tej głowy nie mam. Ale przyszłam się do was troszeczkę poskarżyć. Okej, teraz jestem lekko świecąca, bo lekko się spuciłam. Ja przed chwilą ciepłą herbatę, miałam ochotę na ciepłą herbatę. Ale słuchajcie, muszę wam się pożalić na ten puder. To nie działa i ja jakoś ten puder skończę, wiadomo, będę go raczej chyba miała do torebki jako, wiecie, przypudrowanie gdzieś w terenie, ale będę musiała sobie kupić ten mój z Rimmela ulubiony puder, bo słuchajcie, ten produkt jest po prostu beznadziejny. Po pierwsze, nie ma w ogóle krycia jako puder, podkład z pudrem, on jest po prostu zwykłym pudrem matującym i okej, może daje fajny efekt takiej naturalnej, świecącej skóry, ale wiecie, w lecie i jeszcze przy właśnie mojej tłustej strefie T, to nie wygląda dobrze. Ja już go raz poprawiłam, a zobaczcie, ja już bym teoretycznie musiała go poprawić znowu i pewnie jeszcze wieczorem go poprawię, ale to jest jakaś masakra. Ja mam wrażenie, że on po 2-3 godzinach się tak wyświeca, przecież moja twarz aż tak się nie świeci. Ja nie wiem, o co chodzi. On nie daje jakiegoś super, hiper matu, żeby potem moja skóra musiała walczyć się przed fajnie, wiecie, i się wyświecać. On daje taki ładny, rozświetlony efekt, ale po 2 godzinach wygląda strasznie. Więc jak będę może w tym w Gdyni w tym tygodniu, to po prostu zejdę do Heba, bo nie wiem, czy będę w Auchan, bo właśnie też ja zawsze, słuchajcie, sprawdzam, bo też nie chce mi się płacić 50 zł za ten podkład w pudrze. Zawsze sprawdzam, gdzie jest jakaś promka, ewentualnie zamawiam przez internet, na przykład z Kokolito czy z innych portali, bo wiecie, no płacić 50 zł za puder, który mi starcza na 2 miesiące, to trochę słaby układ, nie oszukujmy się. A tym bardziej, że często on jest właśnie w promocjach po 29, po 25, po 32, no to jest to dużo lepsza cena. Ale mówiłam, że miałam takie duże nadzieje związane z tym podkładem w pudrze, ale on się kompletnie nie sprawdza. I jak zobaczyłam właśnie przy montowaniu z vloga z, słuchajcie, z soboty, ja zrobiłam make-up, odezwałam się do was rano w kuchni. Ja wiem, że zawsze tam światło w kuchni sprawia, że wyglądam na leciutko przytłuszczono, ale z tym pudrem, pomimo tego, że on to było, ja nie wiem, może 15 minut po nałożeniu tego pudru, słuchajcie, ja wyglądam, jakbym się świeciła, jakbym miała smalec na twarzy. A przecież to tak nie powinno wyglądać. Jestem bardzo rozczarowana tym podkładem i tym podkładem w pudrze i na pewno już do niego nie wrócę. Tak jak mówiłam, wrzucę go do torebki, będzie on po prostu służył mi do takich szybkich poprawek, bo jedyny jaki jest plus tego podkładu w pudrze, to to, że nie robi ciastka. Możecie dokładać kolejną warstwę, ale się nie ciastkuje, więc zużyję go w ten sposób, ale nie polecam. Naprawdę, jeszcze raz wam pokażę ten super stay. Nie, no chyba, że poszukacie po prostu ładnie doświetlającego pudru, macie suchą skórę, może wam się sprawdzi, ale przy właśnie mieszanej czy tłustej, to na pewno wam się produkt nie sprawdzi. Jest około godziny 20.30 i ja właśnie skończyłam rozmawiać z Martyną i najzabawniejsze jest to, że rozmawiałyśmy kilka dni temu, ale przez ten weekend zarówno intensywny u Martyny, jak i u mnie, tak dużo się wydarzyło, że miałam wrażenie, że po prostu mamy milion tematów. Już się umówiłyśmy na kolejne nagrywanie, więc wszystko jest w porządku. Ja przyszłam teraz zjeść kolację, bo przez to, że późno jadłam obiad, to też późno jem kolację, ale wiadomo, że jeszcze nie idę spać, więc co najmniej 3 godziny będę siedzieć, bo chciałabym jeszcze troszeczkę popracować, a więc na spokojnie mogę sobie zjeść kanapki z serkiem. Mam ochotę właśnie na serek do smarowania na kanapce, wiecie, taki, czekajcie, to jest nie serek topiony, bo to nie są topione, tylko po prostu takie serki do smarowania. I zobaczcie, ja odświeżałam się już raz, a teraz w tym świetle wyglądam, jakbym powinna znowu poprawić makijaż, ale zupełnie szczerze, jest 8:30 i mi się nie chce. Nie będę udawać, że jest inaczej. Tym bardziej, że zjem kolację, idę sobie oglądać jeden odcinek z serialu i chciałam wam tutaj zrobić małą polecajkę, bo słuchajcie, odkryłam złoto na Netflixie, a mianowicie serial Luna Park. Ponieważ po obejrzeniu 4. sezonu The Crown musieliśmy sobie zrobić krótką przerwę od tego serialu, bo nie będę ukrywać, że trochę 4. sezon nas zanudził, więc teraz musimy przebrnąć przez 5 i mam nadzieję, że będzie dużo ciekawszy. Dajcie znać, czy wy też mieliście takie odczucie co do 4. sezonu, czy po prostu nam nie podszedł. I właśnie teraz zrobiliśmy sobie taki mały przerwnik w postaci Luna Parku. Jest to taki mini serial, który ma 6 odcinków i to jest o historii młodej dziewczyny, która pracuje w Luna Parku.
Jej rodzice byli cyrkowcami, jeździli z cyrkiem i to są, słuchajcie, Włochy i Rzym lat 60. Więc jest naprawdę ciekawie, są trzy piękne kadry, a do tego naprawdę wciągająca historia, która na dzień dobry wydaje się turbo oczywista, ale potem jest zaskakująca i bohaterowie robią wszystko zupełnie nie jak w serialu, wiecie, nie jest to takie naiwne działania, tylko takie przemyślane, konkretne i muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę ciekawie. Ciekawi mnie, jak po prostu ten serial się skończy. Zostały nam dwa odcinki, więc myślę, że właśnie na dniach skończymy, ale polecam serdecznie. Ja myślę, że teraz sobie właśnie odpocznę, jeszcze później chciałam chwilkę usiąść do kompa. Mam nadzieję, że będę miała siłę, bo po tej 6 wstałam i powiem wam, że już czuję, jak mi troszeczkę energia opada, ale jakoś muszę sobie dać radę. Ogólnie dzisiaj miałam zadzwonić do mojej drugiej babci, ale już jest późno, więc po prostu zrobię to jutro na spokojnie, bo kurczę, miałam dzisiaj bardzo dużo rzeczy na liście i wiecie, jestem zadowolona, bo większość rzeczy udało mi się zrealizować, ale z drugiej strony też nie wszystkim się wyrobiłam z takimi sprawami właśnie typowo poniedziałkowymi, czy jakimś planowanie kontentu, to może właśnie zrobię po serialu, ale wiecie, jakimiś telefonami zaległymi, jakimiś ogarnianiem zakupów i tak dalej. Nie wyrobiłam się ze wszystkim, ale jutro też jest dzień. Tym bardziej, że jutro nie nagrywam vloga, jutro mam rehabilitację i będę tylko nagrywać kontent na TikToka, więc to też zajmuje około godzinki. No i potem muszę po prostu montować podcastem, montować vloga i bardzo dużo montażu, więc myślę, że na spokojnie jutro się ze wszystkim wyrobię, bo też mi jutro tak czas nie będzie ścigał, więc to będzie po prostu kolejny duży, duży plus. Dlatego ja teraz siadam do kolacji, zjadam się moimi kanapeczkami, uciekam właśnie oglądać serial i jeszcze na pewno się z wami pożegnam. Jest około 23:15. Muszę przyznać, że czuję się wykończona i to jest po prostu ostatni krótki klip, żeby się z wami pożegnać, ponieważ obejrzeliśmy jeden odcinek serialu, po czym usiadłam do komputera, żeby popracować. Liczyłam, że może dzisiaj uda nam się skończyć ten serial, tak bardzo tego chciałam, ale niestety się nie udało, bo słuchajcie, musiałam jeszcze usiąść i zaplanować kontent na ten tydzień, bo jest poniedziałek i dzisiaj trochę działam na takim spontanie, a kurczę, trzeba to wszystko rozpisać, rozplanować, wiedzieć co, kiedy i gdzie ja chcę nagrać, żeby potem, wiecie, nie było takiej głupiej sytuacji, że coś mi się nie udało, mam problem, coś nie wypaliło, bo to też będzie niefajne, więc stwierdziłam, że sobie na spokojnie po prostu ponagrywam, poogarniam i przede wszystkim, żeby wiedzieć, co kiedy mam nagrywać, no muszę mieć po prostu zaplanowane. Więc myślę, że to była chyba najlepsza opcja. I zajęło mi to około 45 minut, bo wiecie, mam już swój szablon Notion, wiem, jakim systemie chcę planować, wiem, że chcę jeden TikTok dziennie z shortsami i reelsami, tylko zawsze muszę sobie zaplanować, co kiedy nagrywam, kiedy nagrywam outfity, kiedy nagrywam dodatkowe TikToki właśnie z testami czy trendami, kiedy jaki wejdzie, wiecie, to wszystko jest dość dużą właśnie planowaniem i to nie dlatego, że wiecie, ja teraz chcę się chwalić planowaniem, tylko właśnie dlatego, żeby po prostu to szło jak najsprawniej, bo wiecie, mogę nagrywać na spontanie i tak robiłam przez większość czasu i działało, ale wiecie, im bardziej sobie coś zaplanujemy, ogarniemy, to na przykład możemy seryjnie nagrać, dobra, dzisiaj nagrywam outfit i test chipsów, okej, jutro nagrywam outfit i trend, okej. W środę siadam i wszystko montuję, tak? Na przykład vloga i tak dalej. W czwartek nagrywam to i to. I wiecie, i mam konkretny plan działania i wiem. Oczywiście zawsze mogę sobie coś zamienić, podmienić, przesunąć, to nie jest problem. Dlatego szczerze mówiąc wolę planowanie cyfrowe, bo kiedy coś mnie wyskoczy, kiedy coś zmienię zdanie, kiedy się nie czuję najlepiej, wolę sobie, nie wiem, posiedzieć i pomontować, a nagram jutro, to wiecie, to też nie jest to problem. A niestety zawsze w takim planowaniu na papierze denerwowało mnie to wykreślanie przepisów. Dlatego zdecydowanie bardziej wolę planowanie cyfrowe, ale cieszę się, że ogarnęłam. Co prawda zrobiłam dzisiaj około 90% planu, ale jestem z siebie zadowolona, bo myślę, że efektywność i skuteczność była duża i mam tylko nadzieję, że się nie wypalę. W środę będę musiała sobie zrobić taki dzień wolniejszy, żeby też troszeczkę wszystko ogarnąć, wiecie, bo mam tyle rzeczy do ogarnięcia, że głowa mała. Ja w ogóle od miesiąca robię nową planszę z patronami, z aktualizacją i wybaczcie, że jeszcze się nie pojawiła, ale po prostu
to zajmuje sporo czasu, żeby porównać te dwie listy i po prostu mi się to nigdzie nie mieści w grafiku. Więc jak znajdę chwilkę czasu, mam nadzieję, że w tym tygodniu, to po prostu zrobię. Ale to też nie jest na mojej liście, wiecie, priorytetów, bo tam zmian jest niewiele, bo chyba jedna osoba doszła, jedna zniknęła, więc nie jest tego dużo, ale wiecie, po prostu staram się to ogarnąć na tyle, ile mogę, ale na przykład dla mnie dużo ważniejszym jest to, żeby opublikować wam film, niż zaktualizować planszę. Tak samo nie zawsze udaje mi się napisać o wszystkie współprace, ale czy staram się tego pilnować, no bo jednak chcę, żeby się kanał rozwijał, chociaż wydaje mi się, że bez współpracy też idzie całkiem spoko, ale na chlebek też jakoś zarobić trzeba, no nie oszukujmy się. Teraz właśnie jeszcze chcę tutaj napisać do jednej firmy o współpracy, ale myślę, że tym się zajmę właśnie jutro albo w środę tak na spokojnie. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog prawie cały domowy w sumie nam wyszedł, ale taki właśnie z poniedziałku, z pracy, z kulisów pracy, bo mi się spodobał i że miło spędziliście ze mną czas. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają moje filmy, lajkują, komentują, subskrybują. Jesteście wielce, nagrywanie dla was to czysta przyjemność. Dziękuję też wszystkim, którzy wspierają mnie zarówno na Patronite, jak i tutaj bezpośrednio na YouTubie. Jeżeli jeszcze nie macie mnie dość, to za chwilkę wyskoczy wam kolejny film, na który was zapraszam, oraz przycisk do zasubskrybowania oraz przejście bezpośrednio do Patronite'a. Zarówno na Patronite, jak i tutaj przez opcję wspierania progi zaczynają się od 5 zł. Za całe wsparcie będę wam niesamowicie wdzięczna. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!